Tym kojarzą Wam się Czechy. Dla mnie Czechy to kreci, rumcaj z sąsiedzi Patimat, knedle, piwo, jozin z bazin, zabawny język oraz żarty z braku dostępu do morza. Z tym ostatnim może być wkrótce problem, ponieważ Czechy przez częściową aneksję obwodu kaliningradzkiego mogą uzyskać dostęp do morza. 27 września w związku z referendami z anektowaniem przez Rosję ukraińskich wschodnich obwodów, satyryczny profil na Twitterze postanowił stworzyć petycję. Jeśli referenda odbywają się w ten sposób, to co by było, gdyby rząd ogłosił referendum w Kaliningradzie, przyłączył je do Czech i przemianował na Kralowiec. W końcu miasto zostało założone na cześć króla czeskiego, przemysła od Ottokara II. W samej treści petycji, pod którą do dzisiaj podpisano pisało się około 16 tysięcy osób, czytamy między innymi... Jak Rosja pokazała nam na Krymie, a teraz pokazuje nam na wschodzie Ukrainy, jest całkowicie w porządku wejść na terytorium obcego państwa, ogłosić tam referendum, a następnie zaanektować terytorium. Byłaby to dla nas wyjątkowa okazja do poszerzenia terytorium Czech i wreszcie uzyskania dostępu do morza. Dlatego żądamy, aby rząd Republiki Czeskiej wysłał wojska czeskie do Kaliningradu, zwołał referendum, które zakończył się w 98% za przystąpieniem do Republiki Czeskiej, a następnie zaanektował Kaliningrad i zmienił jego nazwę na Królewiec. Najlepsze jest to, że pod tą petycją podpisywali się nawet ludzie z Kaliningradu. Następnego dnia na Twitterze pojawił się mem, który zyskał ogromne zasięgi nie tylko w Polsce, ale również w Czechach i wydaje się, że zapoczątkował czeską specjalną operację wojskową odzyskania Kaliningradu. Papież internetu napisał. Czas podzielić Kaliningrad, aby nasi czescy bracia mieli wreszcie dostęp do morza. Do tweeta załączona została mapka z obwodem kaliningradzkim podzielonym między Polskę a Czechy. Czesi oczywiście dostali część z dostępem do morza. Tweeta, od którego wszystko się zaczęło, postanowił podać dalej czeski poseł do Parlamentu Europejskiego, pan Tomasz Zdechowski. Czas podzielić Kaliningrad, aby nasi czescy bracia mieli wreszcie dostęp do morza. A potem nie kochaj Polaków. Powstał już nawet oficjalny profil na Twitterze zaanektowanego czeskiego Kaliningradu. Witamy na oficjalnym profilu Kralowec. Po udanym referendum 97,9% mieszkańców Kaliningradu zdecydowało się połączyć z Czechami i zmienić nazwę Kaliningradu na Kralowiec. Ilość zabawnych i kreatywnych memów na ten temat, która pojawiła się w zaledwie tydzień, jest naprawdę imponująca. 102% za przyłączeniem do Czech. Wstępne wyniki referendum w Kaliningradzie. Obywatele Kralowca świętują połączenie z Czechami. Czesi świętują wynik referendum odnośnie Kralowca. Moment uroczystego, pierwszego odczytania Konstytucji Czeskiego Królewca. Koloryzowane. Czesi świętujący wygnanie ostatniego Ruska z Kraloweca. Mieszkańcy Kaliningradu... Witają kwiatami przybywające do miasta czeskie władze, radostni obywatele kaliningradzkiej oblasti, po jej pripojeni kaceskiej Republice. Mam wrażenie, że z czeskiego nawet nie trzeba tłumaczyć. Filharmonia w Kralowcu! Próba przed wieczornym uroczystym koncertem. Pat i mat testują bezpośrednie połączenie z Kaliningradem. W tej chwili wizytówka Czech wygląda tak: mamy Pragę, mamy Brno. No i oczywiście Kralowiec. W czeskiej telewizji, oprócz znanych nam czeskich granic, pojawiają się również granice starego obwodu kaliningradzkiego. A tak to se pomalo na plazy w Kaliningradicku. Dobrze też wiedzieć, jakie jednostki wojskowe brały udział w tej zakończonym spektakularnym sukcesem specjalnej operacji wojskowej. Czeski desant na obwód kaliningradzki. Rosyjscy obrońcy uciekają w popłochu. Czeskie zbrojne silu. Na poligonie w obwodzie kaliningradzkim czeska armia testuje bojowego drona Motyl Emanuel. Dron uzbrojony jest w pociski Krecik, siewca pokoju. Czeski snajper Jozin Zbazin na patrolu w okolicach Kaliningradu. W obwodzie kaliningradzkim czeskie lotnictwo i siły specjalne rozpoczęły manewry podkrywalne kryptonimem Laska-Nebraska, a prawda wygląda tak, że do przejęcia Kaliningradu wystarczył jeden transportowiec. Jeśli zastanawialiście się, kto stoi za uszkodzeniem Nord Streamów, to już nie musicie o tym myśleć. Jednak Czesi, tak naprawdę, to było ich trzech. Jak się domyślacie, Władimir nie był z tego zbyt zadowolony. Czemu w tym obwodzie kaliningradzkim nikt nie odbiera? Przestańcie żreć bliny i chlać wódę i weźcie się do roboty. Jak to Knedle z piwem? Zdrastwujte, jak tam sytuacja u was w Kaliningradzie? Jakie, achoj panocku! Jaka flaga powiewa nad Kaliningradem? Trójkolorowa: biało, niebiesko, czerwona. Tak, za pięć dni lecę do Kaliningradu, ale jak to czeską wizę? Muszę lecieć do Kaliningradu. Załatw mi szybko czeską wizę. Putin napada na Ukrainę. Czechy zyskują dostęp do morza. Dzięki dostępowi do morza Czesi zdobyli nie tylko piękne piaszczyste plaże, ale również możliwość wypłynięcia w morze wojskowymi jednostkami pływającymi. Czeski lotniskowiec Karel Gott opuszcza swoją bazę w Kaliningradzie i wypływa na wody Morza Bałtyckiego. Zakupiono od Węgier dwie łodzie atomowe klasy Rumcajs CS Żwirek i CS Muchomorek. Przycumowały w porcie marynarki czeskiej w Kaliningradzie. No i oczywiście czeski okręt podwodny Helena Wondrackowa. Z atomowego okrętu podwodnego Lupeznik Rumcaj, w okolicach przejętego przez Czechy Kaliningradu, czeska marynarka wojenna wystrzeliła testowo rakietę balistyczną Makowa-Panenka. Czeski lotniskowiec w towarzystwie Grupy Niszczycieli patroluje wody terytorialne na Bałtyku. Czeskie Ministerstwo Obrony pochwaliło się zapytaniem skierowanym do USA. Okupno 24 samolotów F-35 Lightning II. Na to ambasada USA w Pradze odpisała. Czy nie potrzebowalibyście również lotniskowca? A tutaj mamy czeską marynarkę wojenną, która przez przekop kralowiecki wpływa na zalew Wiślany. SS Karel God, SS Lupeźnik Rumcajs, SS Wojak Svejk. Czeska marynarka wojenna zabezpieczyła port w Kaliningradzie nowoczesnymi minami morskimi typu rakosnicek. Po polsku wodnik szuwarek. Kiedy razem z ziomeczkami napawacie się dumą z poszerzenia narodowego uniwersum memów. A na dodatek wizja czeskiej marynarki wojennej w Królewcu sprawia, że czujesz się jak cesarz król. Zmę swój zywot, a stanse, nad mornikiem. Rząd Czech ma naprawdę ambitne plany. Do początku stycznia przyszłego roku ma powstać specjalny piwociąg łączący Czechy Pragę z kralowcem. Ten piwociąg będzie przechodził oczywiście przez terytorium Polski, więc my również możemy na tym skorzystać. Pierwotna wersja tego planu zakładała jedną nitkę Beer Streamu z Pragi przez Warszawę do Kralowca. Uaktualniona wersja ma być dłuższa i pod Beer Stream mają się podłączyć Litwa, Łotwa i Estonia. Podobno ma być wybudowana również druga nitka Beer Stream 2 z Pragi przez Lublin do Kralowca. Nowy Eurobanknot z okazji przystąpienia Kaliningradu do Czech. W Kralowcu rozpoczęła się budowa metra. Robotnicy z zapałem ruszyli do pracy. Pociąg na stacji Kralowiec. Stadion w Kralowcu gotowy na derby Sparta-Kralowiec kontra Bohemian z Kaliningrad... Kralowiec. W telewizji National Geographic pierwszy odcinek serialu przyrodniczego Fauna i Flora w okręgu kaliningradzkim. Znaki do kralowca, oczywiście, też już są postawione. W fabryce napojów gazowanych w obwodzie kaliningradzkim powstała nowa linia produkcyjna. Rosja, wydaje dekret anektujący zajęte terytoria. Ukraina, a ja wydaję dekret anulujący twój dekret. NATO, my i tak nie uznajemy tej aneksji. Rosja, użyjemy broni atomowej, jak ktoś tknie nasze zaanektowane tereny. USA, a my wam zatopimy flotę czarnomorską, jak użyjecie atomu. Czechy, kralowiec je ceski! Polacy wspierają Czechów, chociaż mają wątpliwości i chyba do końca nie ufają w projekt. Przejęcia przez Czechy części obwodu kaliningradzkiego. Ted, Ktys je kralowec nas, Polsko nie ma sankcji. Polacy, kiedy Czesi przejmują Kaliningrad. Polacy, kiedy Czesi żądają korytarza do Kaliningradu. Wydaje mi się, że nie ma się co bać. Mamy z Czechami historycznie parę nieciekawych momentów, ale koniec końców to fajni, pozytywni ludzie i dostęp do morza po prostu im się należy. Świat, kiedy się zorientował, że cała wojna to był plan Czech na aneksję Królewca i uzyskanie dostępu do morza, żeby stać się morskim supermocarstwem. Memy z aneksją Kaliningradu oceniam na 420, co tak przy okazji mówiąc, jest również czeskim numerem kierunkowym dla telefonów komórkowych. To tyle w dzisiejszych politycznych memach. Jeśli znacie jakieś ciekawe memy lub sami takie memy tworzycie, to możecie mi przez do nich linki na Twitterze, Facebooku lub w komentarzach pod tym nagraniem. Dajcie lajka, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do zobaczenia wkrótce.